Głównym tematem tego wydania Ekolupy jest, mówiąc skrótem, charytatywny recykling, ale zanim przejdziemy do tematu głównego, kilka eko-newsów. Rozpoczął się nabór do drugiej edycji programu dofinansowania termomodernizacji remis strażackich. Konkurs przeznaczony jest dla ochotniczych straży pożarnych z województwa śląskiego. Nabór wniosków odbywa się w 3 rundach. Ostatnia potrwa do końca czerwca lub do wyczerpania środków. 50 milionów przeznaczy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie województwa śląskiego. O środki z tego programu mogą ubiegać się m.in. samorządy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Wnioski o dofinansowanie można składać od 29 marca do 28 maja. Rozpoczął się okres godowy chronionych ropuch szarych. W związku z tym należy zachować ostrożność, szczególnie przejeżdżając przez obszary leśne w pobliżu zbiorników wodnych. Okres godowy rozpoczęły również inne gatunki płazów. My ją przegoniliśmy. No to dobrze, bo tutaj wszyscy biegają i żeby ktoś na nią nadepnął. Możemy już zbierać niektóre zioła, w tym pokrzywy. Ziele pokrzywy w sklepie kosztuje 8 zł za 100 gram. Łatwo więc przeliczyć, że zbieranie ziół to nie tylko wycieczka i zabawa, ale też ma sens ekonomiczny. Na bieżąco segreguję papier i odpady resztkowe. Szklane butelki i także plastikowe. Raz, dwa, trzy, jeden, dwa, trzy, hop. Przenosimy się teraz do studia nagrań i jednocześnie na plan teledysku. Tak, właśnie. Nie fajnie. Opowiem wam, jaka spotkała mnie przygoda. Czuję się niesamowicie, w moim sercu jest nagroda. Zaczęło mnie to bardzo zastanawiać, że nawet odpadami można pomagać. No właśnie, odpadami można pomagać. W Bielsku do zaparkowanych na osiedlach maluchów można wrzucać nakrętki po napojach. Zbieranie takich nakrętek to nie jest nowość, ale tego typu skoordynowana akcja, dobrze wypromowana, to coś nowego. No w tej chwili mamy 4. Ten, który tutaj stoi za mną, to jest 4. maluszek. W przyszłym tygodniu będzie 5. Będziemy mieć w sumie 5 maluszków na nakrętki. Przyglądamy się temu i niektóre wypełniają się tutaj, z czego się bardzo cieszę, bardzo szybko. Na czym polega pomaganie zbieraniem nakrętek? Oprócz oczywiście efektu ekologicznego. Otóż opróżnianiem każdego malucha zajmuje się wybrana fundacja lub stowarzyszenie, które pozyskane pieniądze wydaje na statutowy, charytatywny cel. Produkcja maluchów odbywa się w pracowni Kowalskiej w Starym Bielsku. Z technicznego punktu widzenia, czy zbieranie odkręconych nakrętek ma sens? Jeżeli tylko mają Państwo możliwość brania udziału w zbiórkach takich właśnie nakrętek, jak tutaj jest pokazana, zachęcamy do tego, żeby to robić. To jest czysty materiał, który może być przerobiony, z cennym surowcem wtórnym, może być przerobiony na kolejne elementy plastikowe, na następne nakrętki, na doniczki. Jednak funkcjonuje również opinia, że wrzucając butelkę do kosza powinniśmy odkręcić nakrętkę. Tymczasem takie odkręcone nakrętki, nawet w masie wysegregowanych odpadów, przepadają przez sito i często zostają utracone. Jeżeli mamy możliwość przekazania samych nakrętek na cele charytatywne, jak najbardziej zachęcamy, żeby tak właśnie robić. Natomiast jeżeli takie butelki trafią do naszego kosza, wyrzucamy je, to wtedy przede wszystkim opróżniamy z zawartości, żeby tam jeszcze w środku nie było żadnego napoju. Następnie zgniatamy taką butelkę i zostawiamy zakrętkę na górze. Dobrym zwyczajem jest ściąganie etykiet, aczkolwiek też nie mówimy, że to jest konieczne. Takie etykiety spokojnie na butelce plastikowej mogą zostać. Jedynie czasem problematyczne są etykiety, które biegną od samej góry do samego dołu. Teraz przechodzimy do aspektu charytatywnego. Pieniądze pozyskane ze sprzedaży zakrętek z jednego z maluchów posłużą sfinansowaniu zabiegów w tzw. komorze hiperbarycznej. Przyszedł taki moment, to było 5 lat temu, że napływało do nas bardzo dużo próśb o
z prośbą o dofinansowanie tlenoterapii hiperbarycznej. My na początku ściągaliśmy taką komorę z Warszawy, organizowaliśmy miejsce, w którym ona stacjonuje tu przez miesiąc czy przez dwa, organizowaliśmy chętnych, którzy chcieli skorzystać z tej oferty, no i próbowaliśmy zebrać środki na to, żeby dofinansować to tym ludziom, żeby oni nie musieli za to płacić z własnej kieszeni. I oni też próbowali ze wszystkich sił znaleźć środki na to, no żeby ten turnus mógł się odbyć. No i zorganizowaliśmy bodajże trzy takie turnusy, no i stwierdziliśmy, że może warto byłoby, żeby taka komora stanęła tutaj na miejscu. Na początku nie było jakichś takich znacznych, widocznych popraw w zachowaniu i w rehabilitacji Amandiny, ale z czasem odkryłam, że pomagają nam. Począwszy od wychodzenia z choroby, czyli podnoszenia odporności, skuteczności rehabilitacji, w szybszej rekonwalescencji po chorobach, w takiej codziennej motoryce, skutki, one nie są widoczne na zasadzie wychodzimy i wow, czujemy się super, tylko na przestrzeni dłuższego okresu czasu jest to jakby kamień milowy w całej rehabilitacji. Ja myślę, że tutaj o to chodzi, bo jakby na przestrzeni lat mamy różnicę między rehabilitacją bez komory, a rehabilitacją z komorą. Maluchów w mieście mamy obecnie 5, łącznie z tym, który właśnie się produkuje. Każdym opiekuje się jakaś organizacja, której zadaniem jest opróżnianie pojemnika i sprzedaż nakrętek firmie zajmującej się recyklingiem. SUS Bielsko-Biała bardzo uważnie przygląda się akcji zbierania nakrętek do maluchów. Pewnie już Państwo zauważyliście, bo pojawiło się nasze logo na maluchach, które już są w naszym mieście, że jesteśmy sponsorem tych maluchów. Biorąc pod uwagę fakt, że pojawił się maluch numer 1, 2 i 3, doszliśmy do wniosku, że chcielibyśmy się bardziej włączyć w tą akcję, że maluch numer 5 obejmiemy patronatem. Każdy maluch został przypisany do fundacji. My jako SUES weszliśmy we współpracę z fundacją Pomaluj Mój Świat. Naszymi podopiecznymi głównie są dzieci, ale 18 lat nie jest tutaj kryterium, że powyżej 18 roku nie przyjmujemy pod opiekę fundacji. Tych próśb mam całe biurko, a mogę wybrać 3. I to jest naprawdę bardzo ciężki wybór, czym się kierować. To są ludzie, rodzice dzieci niepełnosprawnych, oni mają takie bardzo ciężkie zadanie, bo oni całkowicie poświęcają się rehabilitacji tych dzieci. No i wiadomo, to co zapewnia Narodowy Fundusz Zdrowia i PFRON, to nie wystarcza. Oni szukają bardzo dużo nowinek, bardzo dużo takich alternatywnych rozwiązań. Opowiadaj teraz ty troszeczkę. Musisz mnie trochę wyręczyć. Bo tutaj mówimy o takich przyziemnych rzeczach typu czworakowanie, pionizacja i tak dalej. I bardzo długo Amandina była powiedzmy na jednym poziomie, którego nie potrafiła przejść dalej, nie potrafiła przeskoczyć, a od jakiegoś czasu szybciej i większymi krokami idziemy do przodu. Amandina częściej chorowała bardzo często na drogi moczowe. Infekcje górnych dróg oddechowych to było coś codziennego, czyli 3 tygodnie jeździła do ośrodka, 3 tygodnie było fajnie, była zdrowa i kolejne 3 wycięte z życiorysu, zostawała w domu. Łapała wszystko jak leciało, wszystkie bakterie, wszystko co się wokół niej znajdowało. Natomiast tak jak mówię, od tych 4 lat nastąpił taki przełom i na początku z tym tego nie wiązałam, aczkolwiek później z czasem odkryliśmy, że ona ma po prostu lepszą odporność. Ja może tak pokrótce powiem, na czym w ogóle polega ten zabieg w tej komorze hiperbarycznej. Chodzi o to, że tlen pod wysokim ciśnieniem dużo łatwiej przenika nam do wszystkich tkanek i komórek naszego organizmu, co powoduje nam o wiele szybszy przepływ krwi do mózgu, wzmaga 8-krotnie produkcję komórek macierzystych i tutaj rozpoczyna się ten system naprawczy tak naprawdę dla całego organizmu. W tym konkretnie przypadku możemy przysłużyć się światu przez zbieranie nakrętek, ale też możemy wykupić zabieg w komorze hiperbarycznej. Pieniądze, które zarobi fundacja, również pozwolą na jeszcze większy zakres zabiegów refundowanych. Mieszkańcom na Słonecznym serca otwiera. A teraz zobaczmy cały teledysk, który zrealizowaliśmy, aby rozpromować akcję. Bielsko-Biała, dziś jest to w centrum świata, bo wszyscy patrzą na mamy świata. Dobra, to jest to, mamy to właśnie.
opowiem wam, jaka spotkała mnie przygoda. Czuję się niesamowicie, w moim sercu jest nagroda. Zaczęło mnie to bardzo zastanawiać, że nawet odpadami można pomagać. O znaczeniu tych słów myślałem całą noc. Czy to prawda, że pomoc ma tak wielką moc? Mieszkam na Słonecznym, w takim wielkim bloku. Ze śmieciami chodzę codziennie po zmroku. Moja rodzina różne śmieci produkuje. Na 5 frakcji odpadów na bieżąco segreguje. Biopapier i odpady resztkowe, szklane butelki i także plastikowe. Więc worki zabrałem, do śmietnika ruszyłem. Po chwili już przy pojemnikach byłem. I gdy butelki wyrzucać miałem, nagle od sąsiada takie zdanie usłyszałem: maluch numer 5 jest tu zaparkowany. Dla pomaluj mój świat, nakrętki zbieramy. By każdy maluch był godziną w hiperbarycznej komorze. To Suez kwotę podwoić pomoże. Maluch numer 5 jest tu zaparkowany. Dla pomaluj mój świat, nakrętki zbieramy. By każdy maluch był godziną w hiperbarycznej komorze. To Suez kwotę podwoić pomoże. Patrzę do wora, a tu butle zakręcone. Wyrzuciłem już taki chyba stonę, więc natychmiast się biorę za nakrętek odkręcanie. Następnie wykonam do malucha ich wrzucanie. Mogą być to nakrętki z napojów kawy mleka. W Słonecznym maluchu już miejsce na nie czeka. Jakie przyjemne jest to pomaganie, zwłaszcza, że to tylko nakrętek wrzucanie. Bielsko-Biała dziś jest znowu w centrum świata, bo wszyscy patrzą na małego Fiata. By pomóc wystarczy, że nakrętki się zbiera. Mieszkańcom na Słonecznym serca otwiera. Zachęcam wszystkich do pomagania, trzeba tylko mieć chęci do odkręcania. Każdemu, kto nakrętki do malucha ładuje, w imieniu fundacji serdecznie dziękuję. Bardzo serdecznie zachęcam wszystkich mieszkańców Bielska Białej do włączenia się w akcję zbierania nakrętek. Ona ma jak gdyby podwójny wydźwięk. Z jednej strony dbamy o środowisko, a z drugiej strony pomagamy osobom potrzebującym. Kilka ujęć jednego z ostatnich zimowych krajobrazów na Magórce. Jednego z ostatnich, bo chociaż mamy wiosnę, to zima prawdopodobnie łatwo w tym roku nie odpuści. Z jednej strony mówi się, że kwiecień, plecień, co przeplata, trochę zimy, trochę lata. Jednak wygląda na to, że będzie zimy więcej niż trochę. Prawdopodobnie jest to wynik zwolnienia tzw. prądu zatokowego, który wiosną do tej pory zdecydowanie zamykał lodówkę, jaką jest północ globu. Teraz lodówka jakby częściowo bywa otwarta. Koniec zapowiedź materiału, jaki przygotujemy w kwietniu, jak wszystko dobrze pójdzie. Tutaj fragment programu o wilkach, jaki realizowaliśmy 20 lat temu, zapraszając na wywiad Roberta Mysłajka ze Stowarzyszenia dla Natury Wilk. Teraz, po 20 latach, chcemy powtórzyć to spotkanie. Tropieniem wilków? Badaniem wilków? Tak, chociaż nie tylko. Zajmujemy się generalnie ssakami i ssakami, które nie cieszą się zbyt wielką popularnością wśród ludzi. Zazwyczaj jakimiś krwiożerczymi, czyli ssakami drapieżnymi, wilkami, rysiami, ale także nietoperzami, które również niezbyt są lubiane przez ludzi. To znaczy nie strzelacie do tych zwierząt? Rozumiem? Nie, jak najbardziej nie. W naszym stowarzyszeniu pracują zazwyczaj naukowcy, biolodzy, leśnicy, tak jak ja, specjalizujący się w różnych dziedzinach badawczych. Jedni zajmują się ekologią, drudzy bardziej problemami ochrony. Także jest to takie stowarzyszenie specjalistów, chociaż wśród naszych członków są ludzie będący miłośnikami, nie tylko tych gatunków.